my są już gdzieś w Łące. Z tego miejsca kiedyś było widać Tatry. Słuchajcie, mimo tego, że już jest prawie 5 godzina po południu, jada se pojeździć jeszcze kaj, bo jutro dopiero nocka do roboty na 23. Tak więc mamy czas, 50 pora kilometrów już za nami, ale to z kuli tego rajdu rowerowego Czechowic. No 56, a jada se jeszcze kaj pojeździć. Lato się kończy, to trzeba korzystać. Zanim te pieruńskie przymrozki przyjdą. No, może nie pieruńskie przymrozki, ale do rowerzystów nie ma to już fajne, takie jak w lecie. A do narciarzy oczywiście raj. Słuchajcie, Rostomili, znalazł jakiś tajemniczy kamień na granicy Mizerowa i właściwie Brzeć i Pawłowic. 12 km pisze. I Fielon wie, co to znaczy. W każdym razie jest to kamień z czasu. O, teraz go lepiej widać. W tej kapliczce. Gmina Pawłowice, Pawłowica żyje. Bardzo przyjazna gmina do rowerzystów. Lokolorzy. No i tam jest druga. Nie wiem, że przyjechał. Ulica generała Świerczewskiego, no komunisty. Słuchajcie, Rostomili, jakaś na granicy Pniówka i Jastrzymbio. Tam widać hołda Kościelniok, hołda KWK Pniówek. Ja i tu już je Jastrzymbi. O, no i hołda Borynia, hołda Boryńsko. No i też gruba Borynia. A to się mi zawsze będzie kojarzyć z jednym człowiekiem, którego już niestety wśród nas nie ma. Z wujkiem Romkiem. 20 sierpnia 2016, około godziny 20. Odszedł od nas na zawsze. Miał 54 roki. Rostomili, joje przy kościele w Połumi. I przy tym kościele jest mentoszka, jest pochowany wujek. Hołda Boryńsko. A tutaj mamy gruba Jastrzymbie, Jastrzymbie Zdroju. Słuchajcie, joje, przy tej starej grobli